Fundacja Ale Akcja zaprasza do krainy legend. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał gród potężny z siedmioma wieżami. A bronił go rycerz nadzwyczaj mężny. Chcąc zdobyć uznanie złotowłosej księżnej, dla niej smoki zabijał, piekł pierników tace, wygrywał turnieje i polerował glace. Odbył wiele podróży, poznał ciekawe postacie. A jakie? To się wnet przekonacie. Poznańskie koziołki. Czyta Michalina Papis. Poznań był kiedyś największym i najpiękniejszym miastem Polski. Ludziom żyło się dostatnio, a miejscy rajcy byli dumni, że miasto się rozwija. W ciągu kilku lat wybudowano okazały ratusz. Pewnego dnia dumny z miasta burmistrz Poznania wpadł na pewien pomysł. Postanowił na wieży ratusza umieścić zegar, który miał głośno wybijać godziny. Kiedy wyznaczono termin uroczystości, zamówiono wystawną ucztę w gospodzie pod Gąską. Zaproszono na nią pana wojewodę i wielu innych znamienitych gości. Najważniejszym daniem na całej uczcie miała być wspaniała pieczeń zrożna, w której specjalizował się właściciel gospody, pan Gąska. Gdy nadszedł wyznaczony dzień, na poznańskim rynku zebrał się tłum, któremu przygrywała wesoło orkiestra. Zaciekawiony pan Gąska postanowił wyjrzeć na chwilę na zewnątrz, a kuchcikowi Piotrkowi zlecił pilnowanie pieczeni. Piotrek biegał po kuchni od samego rana, spełniając wszystkie prośby i wypełniając polecenia. Nie miał nawet czasu na śniadanie. Kiedy został sam, oparł rożen z pieczenią o komin i podbiegł do stołu po pajdę jeszcze ciepłego chleba. I wtedy trach! Mięso sunęło się i wpadło do paleniska. Po całej gospodzie rozszedł się swąd spalenizny. Przerażony pan Gąska wbiegł do kuchni i zobaczył, że pieczeń nie nadawała się już do niczego. Coś ty narobił, co ja teraz podam gościom? Krzyczał na Piotrka. Natychmiast leć do rzeźnika i przynieś nowy kawał mięsa. Kuchcik biegiem ruszył po nowe mięso. Po drodze minął piekarnię i warsztat, które z powodu uroczystości były zamknięte. Pomyślał, że tak samo może być u rzeźnika, jednak nie miał wyboru. Musiał iść i sprawdzić. Gdy mijał dom pewnej kutliwej wdowy, zobaczył, że przed jej domem pasły się dwa dorodne, śnieżno-białe koziołki. Piotrek zatrzymał się i przyjrzał się im z uwagą. Pewnie u rzeźnika i tak nic nie dostanę, a te koziołki wyglądają całkiem apetycznie, w sam raz na pieczeń, powiedział do siebie, zabierając ze sobą dwa koziołki. Gdy w końcu dotarł na rynek, panował tam nieznośny hałas. Grała głośna muzyka, a ludzie śmiali się i krzyczeli do siebie wesoło. Przerażone koziołki zaczęły się wyrywać i zerwały się ze sznurka. Piotrek próbował je złapać, ale one wpadły w barwny tłum, roztrącając ludzi i pognały wprost w otwarte drzwi ratusza, a potem schodami wbiegły na wieżę. W pogoni za koziołkami i małym złodziejem na plac wbiegła wdowa. Moje koziołki! Tam, na wieży! Złodziej! Pomocy! Krzyczała. Koziołki trzeba oddać, a złodzieja ukarać. Kto to zrobił? Zapytał groźnie burmistrz, z trudem kryjąc śmiech. To ja, powiedział cicho Piotrek. Ale ja naprawdę nie chciałem. I Piotrek opowiedział całą historię. Należy ci się kara, chłopcze, ale ponieważ dziś mamy święto, będzie ona łagodna, powiedział. Wyrzeźbisz dwa takie koziołki, które zostaną umieszczone na ratuszowej wieży na pamiątkę tego zdarzenia. Ja zaś zadowolę się rosołem i pieczonymi kurczętami. Tego chyba mistrzowi Gąsce nie zabraknie. Tak zakończyła się ta historia. Od tamtej pory na poznańskim ratuszu zawsze w południe ukazują się dwa koziołki i bodąc się różkami przypominają o wydarzeniu sprzed lat. Jeżeli podobała ci się ta legenda i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto.